kim był człowiek, którego rodowodu szukać należy w takim właśnie krajobrazie, a którego podpis znaleźć można na jednym z najważniejszych dokumentów naszego wieku. Wielcy ludzie owej doby przełomowej, jaka objęła ostatni okres niewoli i pierwszy niepodległości, wyszli z większego lub mniejszego ziemiaństwa. Tymczasem ojciec Romana Dmowskiego, Walenty, był majstrem kamieniarskim. Rodzinne wspomnienia z zaścianków szlacheckich na Podlasiu musiały rozpłynąć się w szarzyźnie przedmieścia. Dosłownie wsiąkły w bruk, w pracę bardzo żmudną, bardzo niewdzięczną i bardzo trwałą. Albowiem te właśnie cechy posiada praca kamieniarska, zawód ojca Romana Dmowskiego. Owo miejsce urodzenia, owo pochodzenie, to w dziejach wielkich ludzi w Polsce coś zupełnie nowego. Urodził się 9 sierpnia 1864 roku na Kamionku, który wtedy był warszawskim przedmieściem. Jeszcze niewiele lat temu na jednym z domów wisiała taka oto tablica. Mało z tamtego Kamionka pozostało, prawie nic ze starych ulic, trochę fabrycznych murów, kościół. Nad jeziorkiem ustawiono niedawno głaz z pamiątkową tablicą. Tak wyglądała Warszawa jego młodości. Warszawa w niewiele lat po powstaniu styczniowym. Pełna żandarmów, stójkowych. Najpierw szkoła elementarna na Pradze. Nie najlepsze wyniki w nauce. Potem trzecie gimnazjum. Praca w tajnym kółku samokształceniowym. I wreszcie w 1886 roku wstępuje Roman Dmowski na Uniwersytet Warszawski, na Wydział Nauk Przyrodniczych. Dotychczas nic o Dmowskim nie słyszałem, choć parę razy spotykałem go w redakcji Głosu. Zamykał on swoją polityczną działalność w ścisłym gronie Ligi Polskiej i kierowników Zetu, czyli Związku Polskiej Młodzieży. Dmowski osobiście propagandą Zetu kierował w gimnazjach. Na tym tle kilka razy starłem się z nim i przekonałem, że nie jest to byle jaki przeciwnik. Niewiele od swego ojca otrzymywał na wydatki. Na jedzenie w restauracjach nie stać go było, był mocno chudy, byle jak odziany, miał opinię Antka z Nadwisły. Ale to mu ujmy w oczach kółkowców nie przynosiło. Istniały dla nas naprawdę jedynie wartości moralne i intelektualne. A Dmowski mógł imponować logiką swych rozumowań i oryginalnym oświetlaniem zjawisk. Po 4 latach studiów otrzymuje tytuł kandydata nauk przyrodniczych. Ale w tamtych latach drogi młodych ludzi kończących studia niekoniecznie musiały prowadzić do zacisznych gabinetów naukowych czy na wygodne posady. Często prowadziły wprost za mury warszawskiej cytadeli. Z ramienia Zetu, Związku Młodzieży Polskiej, w którym działa już na pierwszym roku studiów, tajnej organizacji założonej przez działającą w Szwajcarii Ligę Polską, jest Dmowski współorganizatorem pierwszej po powstaniu styczniowym manifestacji ulicznej, mającej uczcić 100. rocznicę Konstytucji 3 maja.
1893 roku przyjdzie mu wysłuchać słów. Za przynależność do tajnej organizacji mającej na celu w dalszej lub bliższej przyszłości obalenie obecnego ustroju państwowego i odbudowanie politycznej niepodległości skazuje się Romana Walentynowicza Dmowskiego na wydalenie z prywislańskiego kraju na lat 3, które to lata ma zamieszkiwać w Mitawie. Po dwóch latach ucieka z zesłania do Lwowa, znajdującego się w granicach Austro-Węgier. W lipcu 1895 roku obejmuje tam redakcję Przeglądu Wszechpolskiego. Jego najbliższymi współpracownikami w politycznej i publicystycznej pracy są Jan Ludwik Popławski i Zygmunt Balicki. Pamiętam, kiedy Przegląd Wszechpolski w roku 1895, w setną rocznicę ostatniego rozbioru Polski, ukazał się z czarną obwódką i w słowie wstępnym powiedział, że za cel swej pracy uważa odzyskanie niepodległości. Bądź nie chciano tego zauważyć, bądź wzruszano ramionami, patrząc na to jako na nieodpowiedzialny młodzieńczy wybryk. Niepodległość jako hasło zjawia się w naszym życiu politycznym już na kilkanaście lat przed końcem ubiegłego wieku. W roku 86 powstaje tajna organizacja, Liga Narodowa, cel niepodległość. Grupuje ona żywioły młode, przeciwstawiające się polityce ugody i międzynarodowemu socjalizmowi, mającemu wtedy duży wpływ na młode pokolenie. Z Ligi Narodowej narodziło się Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe. Autorem programu stronnictwa ogłoszonego w roku 1897 jest Roman Dmowski. Prowadziło ono działalność we wszystkich trzech zaborach. Dmowski wiele w tym czasie podróżował. Był we wszystkich liczących się w polityce międzynarodowej krajach Europy. Nawiązywał polityczne kontakty, doskonalił znajomość języków obcych. Dotarł nawet do Brazylii. Wraca do kraju. Przenosi redakcję Przeglądu Wszechpolskiego do Krakowa, bo stąd łatwiej go kolportować do innych zaborów. Późniejsza publicystyka endecka nie bez satysfakcji zauważy, że tuż na początku wieku, tu w Krakowie, rodził się zorganizowany ruch nacjonalistyczny, podczas gdy na zachodzie Europy jeszcze go w ogóle nie było. W Krakowie wydaje książkę Myśli nowoczesnego Polaka, która dla ruchu endecji na wiele dziesiątków lat stanie się podstawową, ideową wykładnią. Wszystko, co polskie, jest moje. Niczego się wyrzec nie mogę. Wolno mi być dumnym z tego, co w Polsce jest wielkie, ale muszę przyjąć i upokorzenie, które spada na naród za to, co jest w nim marne. Wybucha wojna rosyjsko-japońska. Jest rok 1904. Działające w kraju największe ugrupowania polityczne starać się będą wyzyskać ten fakt dla realizacji niepodległościowego programu. Jakże jednak na różne sposoby.
Wiele lat później w jednej ze swoich książek pisał Dmowski, że przyjechał do Japonii w 1904 roku, by przeciwdziałać planom wysłanników Polskiej Partii Socjalistycznej, którzy także do Japonii przybyli, aby pozyskać wsparcie rządu tego kraju dla planu wybuchu powstania w Polsce. Trzeba było poinformować rząd japoński o istotnym położeniu Polski, wskazać mu, że próby w tym kierunku bardzo by Polskę drogo kosztowały, a Japonii nic by nie przyniosły. Tymi wysłannikami PPS-u byli Józef Piłsudski i Tytus Filipowicz. Tu w Tokio doszło do wydarzenia wręcz niezwykłego. Na drugim krańcu świata, na zatłoczonej tokijskiej ulicy, spotykają się dwaj ludzie, których życie i działanie tak wielkie wyciśnie piętno na naszej historii. Spotykają się najzupełniej przypadkowo. Piłsudski i Dmowski. Umawiają się na spotkanie, które następnego dnia trwa 9 godzin. Rozstają się bez cienia choćby porozumienia w sprawie, o którą przecież obaj walczą. Sprawie niepodległości Polski. Łatwo sobie wyobrazić tę rozmowę, w której Dmowski nie mógł się dowiedzieć, jaki jest cel akcji rewolucyjnej, bo był jej gorącym przeciwnikiem. A Piłsudski nie mógł mu tego celu jasno wytłumaczyć, bo miał na widoku nie tyle rewindykacje socjalne, ile dążenia niepodległościowe. Sami we dwójkę rozmawialiśmy z Piłsudskim do 12 w nocy. Wiedzieliśmy, że się nie przekonamy. Ale ileż mieliśmy wspólnych trosk i uczuć. Powiedziałem Piłsudskiemu: oczerniał was tu nie będę, ale będę wam przeszkadzał. Krystalizuje się ideowa postawa Dmowskiego. W Warszawie dochodzi do bratobójczych walk między socjalistami i endekami. On sam kieruje antyżydowskimi akcjami narodowców, posługując się m.in. założoną przez siebie Warszawską Gazetą Poranną. To wszystko w odbiorze jego osoby przez wiele kręgów społecznych odbije się nigdy nie zatartym piętnem. Naprawdę piekłem jest królestwo. Cały ten syfilis polityczny, którym nas zarażali Moskale przez 40 lat, wysypał się obecnie. I nie wiadomo, kiedy się skończy. Socjały uwierzyły, że czas przyszedł obalić carat, gdy im się rewolucja nie udała. Mszczą się na własnym społeczeństwie, niszczą je strajkami, mordują burżuazyjnych fabrykantów i narodowców. To jest treść dzisiejszej rewolucji. Gazeta Warszawska pisała: na ulicach Warszawy rozbrzmiewa nawoływanie do walki klasowej, do walki społecznej, do nienawiści i waśni. Nawoływanie zgubne i niebezpieczne wszędzie, cóż dopiero u nas, gdzie po dziś dzień jeszcze zagrożone są podstawy życia i bytu narodowego. Słyszeliśmy przemówienia w języku rosyjskim i w żargonie żydowskim, jakby Warszawa nie była już miastem polskim. Przeniosłem się do Warszawy, by pokierować walką przeciwko ruchowi rewolucyjnemu, który w Rosji był dla nas pożądany, ale w Polsce zgubny. Potem objąłem przewodnictwo w kole polskim rosyjskiej Dumy, uważając Petersburg za najważniejszy w danej chwili teren do wydobycia sprawy polskiej na powierzchnię. A gdy mocarstwa podzieliły się na dwa obozy, Trójprzymierze i Trójporozumienie, co było dla mnie zapowiedzią nieuniknionego bliskiego konfliktu, doszedłem do przekonania, że sprawę polską na czas konfliktu międzynarodowego trzeba przygotować. Ale to właśnie wydawało się być jeszcze czymś tak nierealnym, a w najlepszym zaś przypadku bardzo odległym. Wiedziałem, że to, co będę robił, nie będzie rozumiane nawet wśród większej części ludzi mego obozu. Uważałem właśnie, że głównym zadaniem
prezesa Koła Polskiego Dumy jest spełniać obowiązki nieistniejącego ministra spraw zagranicznych Polski, który był przekonany, że odbudowanie Polski jest nie tylko możliwe, ale i nieuniknione. I to w niezbyt odległym czasie. Po rewolucyjnych wstrząsach w rosyjskim imperium żadne większe wstrząsy nie zakłócały codzienności europejskich dworów. A armatnie lufy milczały. Za czasów niepodległej Polski żyliśmy w cieniu skrzydeł geniuszu Piłsudskiego i Dmowskiego. Ale przecież obaj dla swej polityki musieli wyzyskiwać nie tylko piękno, ale i szpytoty. I dlatego będę zgodny z prawdą historyczną, jeśli powiem, że to kramarskie lub to histeryczne nastawienie niektórych Polaków do Rosji ogromnie pomogło Dmowskiemu, gdy dla celów swej rzetelnie przemyślanej polityki musiał propagować w Polsce orientację filorosyjską. Już w 1908 roku Dmowski w książce Niemcy, Rosja, kwestia polska pisze, że Polacy muszą zerwać z tradycją przedmurza Europy na wschodzie i stać się we własnym interesie przedmurzem dla Rosji, a przez nią dla Europy, przed ekspansją niemiecką. Kolejno w 1912 roku we Lwowie, w 13 w Berlinie i w 1914 w Wiedniu odbywają się zjazdy Tajnej Ligi Narodowej. Na tym ostatnim Dmowski mówi. W tym jeszcze roku wybuchnie wojna światowa. Polska musi stanąć przeciw Niemcom, bo tylko w razie ich klęski możliwe jest uzyskanie niepodległości i zjednoczenie. Zabójstwo arcyksięcia Ferdynanda w Sarajewie, jego pogrzeb w Wiedniu, to preludium tego, co przewidywał wtedy Dmowski. W tym jeszcze roku wybuchnie wojna światowa. Wybucha więc wojna. Dmowski wyjeżdża najpierw do Petersburga, potem na zachód Europy. Tu rozwija niezwykłą wręcz aktywność w staraniach o pozyskanie sojuszników dla polskiej sprawy. Nie ma europejskiego dworu, ani gabinetu liczącego się polityka, gdzie nie znano by nazwiska Dmowskiego. W rozmowach z angielskim ministrem spraw zagranicznych Balfourem, ambasadorem Rosji w Paryżu i Izvolskim, papieżem Benedyktem XV, zwraca uwagę na kwestię polską w aspekcie przyszłej europejskiej równowagi politycznej. Izvolskiemu i innym przedstawicielom Antanty wręcza memoriał w sprawie niepodległości Polski. Ale jaka Polska miała się z tej wojny wyłonić? Znamienne, kiedy prezydent Republiki Francuskiej Poincaré wydał dekret o utworzeniu we Francji Armii Polskiej, dodajmy, że utworzonej dzięki usilnym zabiegom Romana Dmowskiego, jeden z wysokich urzędników francuskich rzekł do Małucego Zamoyskiego: niech pan spojrzy na ten dekret, będzie pan pierwszym Polakiem, który to czyta. Zamoyski spojrzał. Dekret był pisany oczywiście po francusku, ale i po rosyjsku. Ale Armia Polska powstała. Z ochotników ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, Polaków zbiegłych z armii zaborców lub wziętych do niewoli. W czerwcu 1918 roku na polach Szampanii Dmowski wręczył czterem pułkom sztandary ufundowane przez miasta Paryż, Nancy, Belfort i Verdun. Po raz pierwszy poczuliśmy wówczas, że w państwach zachodnich jesteśmy nie tylko informatorami, ale przedstawicielami siły
z którą się liczą. W tym mieście miał swą siedzibę utworzony przez Dmowskiego Komitet Narodowy Polski. Komitet, który stanowił reprezentację narodu wobec państw sprzymierzonych, mianował generała Józefa Hallera dowódcą wojsk polskich na obczyźnie. Dmowskiego spotkałem po raz pierwszy jako smarkarz 7-letni. Po powrocie długiej i trudnej wędrówki mojej matki z 6 rodzeństwa, jej dzieci, 3 chłopców i 3, poprzez Petersburga, uciekając po rewolucji, w czasie rewolucji w 17 roku przez Finlandię, Szwecję, Norwegię do Anglii i wreszcie z Anglii do Francji, gdzieśmy się spotkali z ojcem. Dlaczego tak było? Bo tu chciałbym się cofnąć. Dmowski w moim przekonaniu wykazał wielki zmysł wizjonerstwa politycznego. Już w 15 roku we wrześniu Dmowski powiedział, że Rosja się prawdopodobnie w niedługim czasie rozleci. Niemcy na pewno przegrają i decyzja w odniesieniu do Europy, tworzenia nowej Europy i nowych państw zapadnie na zachodzie Europy. I dlatego ja wyjeżdżam z Petersburga i zabrał mojego ojca, ponieważ władał 3 językami bieżle, a Dmowski tylko wtedy był tylko angielskim, potem się zresztą francuskiego nauczył dość dobrze, wyjechał okólnymi drogami, nawet nie wiem, do Paryża, gdzie założył tak zwany Komitet Narodowy, Polski Komitet Narodowy. Dmowski przychodził bardzo często do mojego ojca, do rodziców moich. Mieszkaliśmy wtedy na Avenue Kleber. Na Avenue Kleber 11, w siedzibie Komitetu Narodowego Polskiego, panowała zwykle atmosfera dysput, gorączka omawiania spraw dla przyszłej Polski najważniejszych, korespondencja z wybitnymi politykami państw sprzymierzonych, opracowywanie memoriałów, przygotowywanie map polskich, rewindykacji. Zakończenie wojny zastało Dmowskiego w Stanach Zjednoczonych. Tam wraz z Ignacym Paderewskim prowadził rozmowy na rzecz odbudowy państwa polskiego. Prezydentowi Wilsonowi, który już rok wcześniej w swych słynnych tezach mówił, wprawdzie w postulatywnej formie, o powrocie państwa polskiego na mapę Europy, przedstawił Dmowski jego program terytorialny. Przedstawił go także już wcześniej Georgesowi Clemenceau. Gdy powrócił ze Stanów Zjednoczonych do Paryża, kraj miał już za sobą ogłoszenie niepodległości. Wydarzenia biegły niezwykle szybko. Rząd Ignacego Daszyńskiego, powrót Józefa Piłsudskiego z Magdeburga, kolejne rządy Moraczewskiego i Paderewskiego. Piłsudski wysyła do Paryża list do Dmowskiego. Komitet Narodowy Polski podporządkowuje się władzom w Warszawie. Dmowski i Paderewski zostają delegatami Polski na konferencję pokojową w Paryżu. Osiemnastego stycznia 1919 roku w paryskim pałacu Ministerstwa Spraw Zagranicznych rozpoczęła się konferencja pokojowa. Przedstawiciele Polski wystąpili na posiedzeniu Rady Konferencji dopiero 29 stycznia. Charakterystyczny był dla tych obrad sposób potraktowania Polaków. Tak to wspominał Dmowski. Nie zawiadomiono nas, co będzie na porządku dziennym. Trzeba było być przygotowanym na wszystko. Clemenceau swym rąbiącym głosem otworzył posiedzenie i rzekł krótko: Panie Dmowski, ma pan głos.
Zdziwiony tym udzieleniem mi głosu, bez powiedzenia słowa o porządku dziennym, zapytałem, w jakim przedmiocie mam mówić. Niech pan mówi o kwestii polskiej. Następujące po tym wystąpienie Dmowskiego przeszło do annałów konferencji. Błyskotliwe, a zarazem niezwykle rzeczowe, przez 5 godzin prezentowało polskie rewindykacje. Wówczas nigdy by nie powstała Polska w rozmiarach jak dzisiejsze, gdyby jeden człowiek z ręczną pracą nie podłożył pod to państwo fundamentów. Niepodobna jest nie podnosić dość wysoko tego znaczenia, jakie dla powstania państwa polskiego posiada Roman Dmowski. Już pierwsze wystąpienie Romana Dmowskiego na konferencji przyniosło rezultaty. W jego wyniku powołano Komisję do Spraw Polskich. Komisji tej w niewiele dni później przedłoży Dmowski 2 noty dotyczące zachodnich i wschodnich granic Polski. Kierownik polskiej delegacji, Roman Dmowski. Obrazowy, przekonujący mówca, polemista, zręczny, pomysłowy obrońca. Zjednał sobie arbitrów, pomimo iż z początku zaliczali się do jego przeciwników. Rzecz znamienna, działo się to w zgromadzeniu, gdzie potężne wpływy sprzeciwiały się niektórym żądaniom niepodległej Polski. Polska zawdzięcza mu najistotniejsze korzyści uzyskane na konferencji i o największym znaczeniu na przyszłość. Stanisław Catmackiewicz pisał: nigdy nie uważał, że jego zadanie jako przedstawiciela narodu, później państwa polskiego, polega na tym, aby był możliwie uprzejmym dla przedstawicieli mocarstw, w których rękach spoczywały nasze losy. Dmowski przyjechał jako Polak nie reprezentujący żadnej siły, nie mający ani jednego żołnierza, obciążony tradycją przeszło stuletnich kołatań Polaków do opinii europejskich o pomoc, ratunek, litość, kołatań długich, zbiedzonych, beznadziejnych. A jednak Dmowski był wysłuchany, a jego koncepcje realizowane. W listach słanych do kraju, między innymi do Stanisława Grabskiego, znaleźć można opisy dyplomatycznych potyczek i targów, zwycięstw i porażek. W sprawie granicy z Niemcami mam wielki niepokój. Obawiam się, że zaproponują nam, aby dla miłej zgody Górny Śląsk zostawić Niemcom lub przynajmniej przyjąć plebiscyt. W każdym razie wiedz, jeśli nam narzucą plebiscyt na Śląsku, to się Dmowski do tego nie przyczynił. A klęsk nie brakowało. Znamienne, że tam, gdzie ponosił klęskę, przypisywał ją knowaniom Żydów. Za Lloyd George'em, za Clemenceau, za Wilsonem stali Żydzi. Za wszystkim, co obracało się na konferencji przeciw polskiej sprawie. Tak mówił i tak pisał. Ojciec mój z kolei opowiadał mi o wielu wypadkach, szeregu wypadków, gdzie on umiał tak przekonać człowieka, interlokutora wówczas czy Anglika, Francuza czy Amerykanina, że swoją myśl jemu wsadzał w usta. I to mnie uderzyło dosyć charakterystycznie. I tu postawa jego we Francji, pozycja jego we Francji, wówczas jeszcze jak się rozwijały sprawy o decyzji granic polskich, o istnieniu Polski, o Gdańsko-Śląsko, o Śląsk Cieszyński, Małopolska Wschodnia. No, detal mogę tylko powiedzieć, jak taki charakterystyczny pan Sir Archibald Sinclair, który był prezesem Komisji Ambasadorów, która uzgadniała granice, stworzyli Galicję Wschodnią i Zachodnią i chcieli dyskutować na temat, jak ta Galicja, gdzie jest ta Galicja, ma jaka część do Polski. Dmowski wtedy z moim ojcem był u niego, to mój ojciec opowiadał dokładnie, i pana, panie prezesie, czy pan może mi określić, bo my znamy Małopolskę, ale Galicja Wschodnia i Zachodnia to jest twór austriacki, który został stworzony, ale była Galicja jedna. Co pan rozumie przez Galicję Wschodnią?
I pan Archibald Sinclair zastanowił się głęboko, po czym powiedział: wszystko to, co jest poza Czechosłowacją. W sali kryształowej Pałacu Wersalskiego 28 czerwca 1919 roku złożono podpisy pod traktatem pokojowym. Temu faktowi towarzyszył ceremoniał godny najwyższej miary wydarzeń. Z chwilą składania pierwszego podpisu miał się rozpocząć salut 101 wystrzałów artyleryjskich. Na skutek roztargnienia szefa protokołu salut rozbrzmiał w chwili, gdy Clemenceau rzucił słowo Poloń i kiedy Paderewski brał pióro do ręki. Jak pisał Grzymała Siedlecki, pod taką auspicją przypadkową rozpoczęło się międzynarodowe uznanie wznowionej niepodległości Polski. Ale w treści traktatu wiele było krzywdy, wiele politycznej stronniczości i niesprawiedliwości, które narzucono odradzającemu się państwu. Po ciężkiej chorobie i rekonwalescencji w Algierze powrócił w maju 1920 roku do Polski. Na prośbę Dmowskiego doszło do spotkania z Piłsudskim. I znów, poza wymianą poglądów na temat granic, stosunków z sąsiadami, politycznego kształtu państwa, nic ze spotkania nie wyniknęło. Piłsudski miał pretensje, że Dmowski w Paryżu na konferencji zaniedbał sprawę wolnej Ukrainy. Dmowski przestrzegał naczelnika przed wyprawą na Kijów. I tak jak przed laty w Tokio, spotkanie zakończyło się niczym. Cat Mackiewicz pisał: Piłsudski i Dmowski, gdyby można ich było rozsunąć w czasie. Współżycie tych dwóch ludzi w jednej epoce było elementem osłabiającym Polskę. A Wacław Zbyszewski dodawał: gdyby Dmowski chciał stać się konkurentem Piłsudskiego, może by ze starcia dwóch silnych indywidualności mógł wyrosnąć zdrowy ustrój parlamentarny. Zamiast stanąć w szranki otwartej walki, Dmowski zaczął dziwaczyć. Jeszcze wiele miesięcy po konferencji w Paryżu granice Polski nie były dokładnie określone. Na wschodzie niedawno powstała Rosja Sowiecka nie kryła planów rozszerzenia swej rewolucji. Angielski minister wojny Winston Churchill pisał wtedy: wszystko wskazuje na przygotowania do wielkiej ofensywy przeciwko Polsce. Stąd rząd polski, a zwłaszcza tak wielki znawca Rosji jak Piłsudski, mają sporo racji, nie dowierzając pokojowym wypowiedziom bolszewików. Czynią też słusznie, nie chcąc się wdawać w rokowania o nieokreślonym celu. Wyprawa kijowska. Odwrót aż do samego przedpola Warszawy. W życie polityczne kraju włączył się Dmowski w dniach bolszewickiego zagrożenia. Wszedł wtedy w skład Rady Obrony Państwa. Potem przez półtora miesiąca był ministrem spraw zagranicznych w rządzie Wincentego Witosa. I to wszystko.
końcu 1921 roku zamieszkał w Chludowie pod Poznaniem. Był teraz właścicielem dużego domu, paru hektarów ziemi, parku ze stawem. Z czynnego życia politycznego postanowił się wycofać, komentując to tak w jednym z listów. Stan mojego zdrowia. Z okresu Wielkiej Wojny wyszedłem ze zdrowiem mocno nadszarpniętym. Nie rzucę się w wir walki politycznej, dopóki nie będę pewny, że dłuższy wysiłek wytrzymam, że nie ustanę na początku drogi i nie skompromituję sprawy, za którą wezmę odpowiedzialność. Dzisiejsze położenie w Polsce i w Europie jest takie, że na ludzi moich przekonań, a za stary jestem, by je zmieniać, i mego typu nie ma miejsca. Jak wspomina Zygmunt Wasilewski, bardzo się cieszył z tej swojej siedziby, nie myślał o możliwości jej utraty. Pielęgnował drzewa owocowe, karczował krzewy dzikie, pracował raźnie przy biurku. Wiele pisał do endeckiej prasy, przyjmował tu wielu przyjaciół. W 1925 roku odbył podróż po Pomorzu i Wybrzeżu, po ziemiach, o których przynależność do Polski tak wytrwale walczył w Paryżu. W Chludowie do wielu już napisanych książek doszło wiele nowych. Tu także powstały dwie powieści wydane pod pseudonimem Kazimierza Wybranowskiego. Melchior Wańkowicz tak o jego pisaniu mówił. Miał surową młodość i patrzył, jak kamień przydawany do kamienia tworzył bruk. I tak też pisał. Dla niego pisanie nie było celem samo w sobie, ale jednym z licznych środków wznoszenia nowych kształtów życia. I ten, którego publicystyka była tak klarowna, napisał najzupełniej nieudaną powieść. Nieudaną literacko, odpychającą antysemityzmem, którego nigdy się nie wyzbył. Mieszkając w Chludowie otrzymał nagrodę literacką imienia Jana Kasprowicza, wcześniej doktorat honoris causa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Poznańskiego. Jedynym odznaczeniem państwowym, jakie posiadał, był Order Odrodzenia Polski z Wielką Wstęgą, nadany mu w 1923 roku za rządów Władysława Sikorskiego. W Chludowie bywali politycy także innych niż on obozów, pisarze i publicyści, którzy chcieli poznać jego opinię o sytuacji panującej w Polsce. A te najlepiej oddawały słowa. Państwo polskie ma przed sobą świetne widoki rozwoju. Tylko trzeba, żeby ludzie w polityce tak łatwo się uczyli, jak łatwo się demoralizują. Unikam wszelkich owacji, wszelkich okazji do robienia z mojej osoby podmiotu zabawy publicznej. Mam po prostu do tego wstręt, jako do rzeczy wulgarnej. Zresztą uważam to za demoralizację życia publicznego. Zamach majowy zastał go za granicą. Natychmiast wrócił do kraju i wkrótce na łamach Gazety Warszawskiej wezwał obóz narodowy do konsolidacji. Kreślił nowy typ działacza endecji. Miał to być człowiek czynu, a nie polityk biegły w układach, kompromisach i paktach. Właśnie tym celom miał służyć powołany na zjeździe w Poznaniu w 1926 roku obóz Wielkiej Polski. W Krakowie na czasie moich początkowych studiów było zebranie założycielskie obozu Wielkiej Polski. Więc ja należałem do grona kolegów, którzy tam pełnili tak zwaną straż porządkową, jako Młodzież Wszechpolska. Z Moskwy przyszedł w towarzystwie Szanowskiego Ignacego. Z Moskwy zgłosił znakomity referat i przed zakończeniem zapytał, a jakie będzie nasze zawołanie tego obozu, a jakie będzie nasze hasło.
i po zatrzymaniu powiedział Bóg i ojczyzna, nikt lepszego nie wymyśli. Nie brakowało wtedy ludzi, którzy w nim jedynie upatrywali człowieka zdolnego rządzić Polską, a w jego nacjonalistycznej ideologii jedyny realny program polityczny dla kraju. Nie brakowało panegiryków. Nie brakowało i paszkwili. Jeden z jego niegdysiejszych przyjaciół i współpracowników, Stanisław Grabski, pisał: Dmowski uważał za zadanie zorganizowanego przez siebie na modłę faszystowską obozu Wielkiej Polski zastąpienie dyktatury Piłsudskiego przez dyktaturę nacjonalistyczną. Głosił przy tym nieuchronne bankructwo parlamentaryzmu i demokracji liberalnej w całym cywilizowanym świecie. Stronnictwo Narodowe miało prowadzić działalność w parlamencie. Obóz Wielkiej Polski miał budować w społeczeństwie nowy ład, a przede wszystkim ograniczyć wpływy lewicy, szczególnie komunistów. W 1933 roku obóz Wielkiej Polski został przez władze państwowe rozwiązany pod zarzutem prowadzenia w państwie zamętu, szerzenia niepokoju, naruszania porządku i bezpieczeństwa publicznego, podsycania nienawiści partyjnych i rasowych. Jego kontakty z moim ojcem troszeczkę się, powiedzmy, osłabiły, bo miał te okresy takie bardzo radykalnego prawicowych poglądów. Pamiętam tylko z tych czasów tyle, że przy całym wizji jego na przyszłość Polski właściwie on zawsze tłumaczył, że niebezpieczeństwem europejskim są Niemcy, które są imperialne, póki się w ten czy w inny sposób nie rozładuje ich mentalności. W grudniu 1934 roku sprzedaje Chludów. Nie ma już ani sił, ani środków na utrzymanie posiadłości. Przenosi się do Warszawy. Wiosną 1937 roku nastąpił wylew krwi do mózgu. Nie miał rodziny, żony, dzieci. Najbliższymi była mu rodzina Niklewiczów. Przeniósł się do ich posiadłości w czerwcu 1938 roku. Do Drozdowa, koło Łomży. Zmarł 2 stycznia 1939 roku w Drozdowie. Zostało po Romanie Dmowskim niewiele pamiątek. Bardzo niewiele zdjęć. Nie lubił do nich pozować. A i te, które w różnych latach powstawały, rozproszone są po świecie w prywatnych albumach. Na taśmie filmowej w jednym niedługim ujęciu utrwalono jego obraz podczas obrad konferencji w Paryżu. I jeszcze ten film. 12-minutowy zapis pogrzebu, którego fragment oglądamy. W pogrzebie wzięło udział przeszło 100 tysięcy ludzi, przybyłych ze wszystkich stron kraju.
miał być pochowany w złotej kaplicy Chrobrego w katedrze poznańskiej. Nie zgodził się na to prymas Polski, August Chlont. Pochowano go w grobowcu rodzinnym. Zgodnie z jego wolą nikt nie wygłaszał żadnych przemówień. Był politykiem tyleż wybitnym, co kontrowersyjnym. Miał wielu zwolenników, jeszcze więcej przeciwników. W książce Budowanie niepodległej Wojciech Giełżyński pisze: Roman Dmowski, polityk wielkiego formatu, obojętne, czy się żywi sympatię, czy niechęć do jego ideologii. Cokolwiek by sądzić o Dmowskim, jedno nie podlega dyskusji. W Wersalu udało się Dmowskiemu wyszarpnąć Niemcom więcej terytorium, niż odebrały im wszystkie razem państwa zwycięskiej koalicji. Dodajmy, że już to wystarczyło, by na trwałe wpisał się w karty naszej historii.